To zawsze było coś więcej niż tylko kolejne spotkanie w rozgrywkach ekstraklasy. Pojedynki Górnika Zabrze i Chorzowskiego Ruchu od zawsze elektryzowały wszystkich kibiców na Górnym Śląsku. Co prawda Ruch miał ostatnio chwilę przerwy od ekstraklasy, ale wrócił do niej w wielkim stylu. Wielkie derby Śląska dziś wieczorem w Zabrzu, gdzie na trybunach zasiądzie komplet publiczności. Paweł Jędrusik. Na ten mecz kibice czekali bardzo długo. Co prawda Górnik Zabrze rywalizował z Ruchem Chorzów w ubiegłym sezonie, ale w ramach Pucharu Polski. Wówczas Górom byli gospodarze dzisiejszego spotkania. Zainteresowanie olbrzymie, ogromne. Absolutny komplet kibiców na arenie Zabrze. Ponad 22,5 tysiąca ludzi dzisiaj zasiądzie na trybunach, żeby swoim gorącym dopingiem wspierać trójkolorowych, żebyśmy to my udowodnili, który klub rządzi na Górnym Śląsku. Ale to nie oznacza, że Górnik może uważać się za faworyta tego meczu, bo jak nie od dziś wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami. W ligowej tabeli obydwa zespoły mają po tyle samo punktów. Jeśli chodzi o mnie osobiście, no to rzeczywiście jest to wydarzenie. Nie ma co ukrywać, bo myślę, że dla każdego trenera możliwość prowadzenia zespołu w takim meczu to jest spore wydarzenie. I myślę, że nikt z nas nie dostał tego za darmo. Trzeba było sobie na to zapracować latami. To jest jedno. Jak będziemy tutaj chcieli zagrać? My sobie zdajemy sprawę, że to spotkanie może być takie inaczej. Może to spotkanie się odbywać nie tak, jak sobie zaplanujemy, tak? Bo to będzie spotkanie, które na pewno będzie pod kątem takim energetycznym na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mecz odbędzie się bez kibiców gości. To z powodu budowy czwartej trybuny na stadionie Górnika Zabrze. Natomiast kibice Ruchu będą mogli oglądać wielkie derby Śląska w strefie kibica przy swoim stadionie. Myślę, że to taki mecz, nie lubię trochę tego określenia, ale to jest taki mecz za 6 punktów, ale nawet nie z powodu wagi tego spotkania, czyli tej wagi derbowej, ale tak naprawdę z powodu sytuacji w tabeli obu drużyn, bo i Ruch, i Górnik punktów potrzebują jak tlenu. Początek wielkich derbów Śląska o godzinie 20:30.